Witamy w kolejnym odcinku Postaw na swoich, gdzie będziemy typować z Marianem Kelemenem wyniki meczów ósmej kolejki Ekstraklasy. Zaczynamy od spotkania Krakowi z Lechią Gdańsk. Jak twoim zdaniem ułoży się to spotkanie? Nie wiem, bardzo trudny mecz do typowania, ale uważam, że Lechia po ostatnim przegranym meczu siebie, że teraz zapunktuje i zdobyje ci punkty. Jaki wynik mniej więcej obstawiasz? 1-2. Zagłębie Lubin, Wisła Płock, chyba gospodarze są faworytem tego spotkania. Tak, ja uważam, że Zagłębie doma zobierze całą pulę i wygra 2-0. Piast Gliwice, Górnik Łęczna. Trudny mecz do typowania, bo dwie drużyny, które średnio się spisują w tym sezonie. Ja by typowałem remis 1-1. Korona Kielce, Arka Gdynia. Korona Kielce, Arka Gdynia. Korona Kielce, Arka Gdynia, no Arka, początek są bardzo dobry. I wygrali na Legii ostatni mecz na wieży i ja myślę, że będą, że odejdą stamtąd z jednym punktem. Termelika, Brugbe Termelika Nieciecza kontra Legia Warszawa. Legia w końcu się przebudzi? No, ja uważam, że Legia w końcu się przełamie i wygra na wyjeździe i to 1-2. Lech Poznań, Pogoń Szczecin? 1. No i przede wszystkim, no i najważniejszy mecz tego weekendu, czyli Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków. Będzie kolejne zwycięstwo przy Słonecznej? No, oczywiście jestem graczem Jagiellonii i ja uważam, że tak, że będzie zwycięstwo i nie chcę typować wyniku, ale że na pewno będzie zwycięstwo. No i na koniec Śląsk-Wrocław, Ruch Chorzów. Tam będzie 1. I jaki wynik obstawiasz? 1-0. No weź, bo... Czy piłkarz Jagiellonii będzie w trójce najlepszych strzelców na koniec sezonu? Na koniec sezonu? Tak, będzie. Kogo obstawiasz? Fiodora Czernycha czy Kostę? Jeden z tej dwójki. Czy Jagiellonia awansuje w sezonie 2016-17 do europejskich pucharów? Uważam, że tak. I czy Jagiellonia zagra w grupie mistrzowskiej sezonu 2016-17? No to chyba odpowiedzieliśmy sobie tym pytaniem o puchary. No tak, oczywiście. Tam cel jest taki, aby była pierwsza ósemka i potem zobaczymy, co będzie. Dziękuję bardzo.